Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada na zarzuty PO dotyczące rzekomych zaniedbań w gospodarce morskiej. Działania rządu w tej dziedzinie to nie tylko zapowiedzi i obietnice, jak twierdzi totalna opozycja, a potwierdzają to twarde dane. Gospodarka morska to jeden z priorytetów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gospodarka morska dla każdego państwa to żyła złota, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie tego potencjału. Rząd realizuje to, odbudowując przemysł stoczniowy, zwiększając dostępność do polskich portów, wspierając rybołówstwo, czy też realizując strategiczne projekty, takie jak na przykład przekop Mierzei Wiślanej i budowa portu centralnego w Gdańsku. Te działania są bardzo potrzebne, podkreśla wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski. Zwiększą potencjał państwa polskiego na Bałtyku, ale też przywrócą należne miejsce na rynku żeglugowym Polsce sprzed 20-30 lat, który dzięki rządom naszych poprzedników został utracony. Straty za czasów rządów PO-PSL były ogromne, wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Zaręba. Mieliśmy do czynienia z wizytą gabinetu cieniasów, bo trzeba być cieniasem, żeby już nie powiedzieć dosadniej, żeby likwidować branżę morską, żeby likwidować branżę stoczniową, ograniczać rozwój portów, wyprowadzić 300 milionów euro z polskiej żeglugi morskiej. Gospodarka morska w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości to jedynie obietnice, zapowiedzi i prężenie muskułów, mówił w Szczecinie szef Platformy Grzegorz Schetyna po posiedzeniu gabinetu cieni, który podsumował rządy Prawa i Sprawiedliwości w obszarze gospodarki morskiej. Odbudowa gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim, która jest dla nas polską racją stanu, jest dla polityków Platformy Obywatelskiej rzeczą bardzo niewygodną. Odpowiadał na zarzuty Platformy poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Racje totalnej opozycji obalają twarde dane. To jest rekordowy rok dla szczecińskiego portu, jeśli chodzi o przeładunki, jeśli chodzi o inwestycje. To jest wreszcie pierwszy po wielu latach świetny rok dla polskiej żeglugi morskiej z bardzo dobrym wynikiem finansowym, ponad 100 milionowym zyskiem. To jest, szanowni państwo, też świetny rok dla Urzędu Morskiego, który przygotowuje i wdraża inwestycje za ponad 1,7 mld złotych. Mówił wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinz. Chodzi o pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra głębokości. Obecnie trwa wybór wykonawcy tego zadania. Prace powinny zakończyć się do 2022 roku. Porty polskie mają być portami liderami na mapie Morza Bałtyckiego. O sile portów, jak podkreśla prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście Dariusz Słaboszewski, decyduje jego dostępność, dlatego realizowanych jest także szereg inwestycji kolejowych i drogowych. Ogromną szansą dla zespołu portów będzie także odrzańska droga wodna i przywrócenie czwartej klasy żeglowności na rzece. Porty Szczecin-Świnoujście zanotowały także rekordowe zyski w 2017 roku. Sięgają one ponad 40 milionów złotych. Wynik finansowy za rok 2017 jest również rekordowy, dużo, dużo wyższy niż na przestrzeni ostatnich przynajmniej kilku lat. Od dna odbił się także PŻTM i jak mówi jego zarządca komisaryczny Paweł Brzezicki, będzie jeszcze lepiej. Ten wynik oczywiście on jest bardzo cieszący, bardzo zadowalający, że po tylu latach miliardowych strat PŻTM ma ponad 100 milionów złotych zysku, jest takim wynikiem już w ramach naszych ambicji, ale powiedziałbym, że w tym dolnym przedziale. Natomiast chciałem powiedzieć, że ten rok powinien się skończyć dużo lepiej. O tym, że rząd obrał dobry kierunek, świadczą głosy zagranicznych inwestorów. Jeśli biznes, rynek światowy mówi, że nam ufa i przychodzi tutaj w biznesplanach swoich, umieszcza Szczecin, Polskę, Trójmiasto i Bałtyk w swoich planach, no to jest dla nas najlepsza rekomendacja i sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Ten kierunek to odbudowa gospodarki morskiej, która ma się stać kołem zamachowym polskiej gospodarki. Polska gospodarka ze świetnym wynikiem otwiera bieżący rok. W pierwszym kwartale produkt krajowy brutto wzrósł o 5,1% w ujęciu rok do roku, wynika z najnowszych danych GUS. Według zapowiedzi rządu wzrost gospodarczy zwolni w kolejnych miesiącach, co ma być efektem gorszej koniunktury zewnętrznej.
Kolejne dane GUS-u napawają optymizmem. W pierwszym kwartale bieżącego roku PKB wzrósł o 5,1% w ujęciu rok do roku. Pełne dane będą znane 30 maja. To znaczące tempo jak na warunki dużej europejskiej gospodarki, mówi ekonomista profesor Henryk Wnorowski. Wydaje się, że mamy w tej chwili już trzy takie bardzo mocne konie pociągowe, jeśli chodzi o nasz wzrost gospodarczy. Po pierwsze konsumpcja, to co działało już przez dłuższy okres, po drugie eksport, no i po trzecie inwestycje. Czekaliśmy na te inwestycje. Bo inwestycje mocno przyspieszyły w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Polska gospodarka rozwija się dwukrotnie szybciej niż średnia w Unii Europejskiej. Wydaje się, że te duże kraje europejskie spoglądają w naszą stronę z pewną jednak zazdrością nawet, bo 5 punktów dla nich na razie jest nieosiągalne i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Dodatkowym impulsem dla rozwoju gospodarki może być przekształcenie całego terytorium Polski w jedną wielką specjalną strefę ekonomiczną. Rozwój w strefach ekonomicznych przebiegał całkiem pomyślnie. Do tej pory te strefy ekonomiczne w naszym kraju to niecała 0,1% powierzchni całego kraju. Skoro to działa w 0,01%, to rząd, premier Morawiecki pomyśleli w ten sposób, dlaczego by tego nie upowszechnić. Nowe przepisy ma regulować ustawa o jednolitym obszarze inwestycyjnym. Przedsiębiorstwa, które będą chciały korzystać z ulg, muszą spełnić dwa kryteria – ilościowe i jakościowe. Chodzi o to, by inwestycje były realizowane w obszarach szczególnie istotnych dla Polski, mówi profesor Henryk Wnorowski. To chodzi zwłaszcza o nowe miejsca pracy, wysoko płatne miejsca pracy, a także chodzi o pewne branże, pewne specjalizacje, na których nam szczególnie zależy, branże zaawansowanych technologii. Dlatego reforma specjalnych stref ekonomicznych kładzie akcent na tereny o najwyższym bezrobociu. Wszystko w myśl zasady, im mniejsza firma, im wyższe bezrobocie, tym większe ulgi podatkowe. Na nowych przepisach w pierwszej kolejności skorzystają mikro, małe i średnie firmy, które zainwestują od 200 tysięcy do 100 milionów złotych. Trwa akcja Życie tętni otwartymi naczyniami w specjalnie dostosowanym do badań autobusie w 10 największych miastach w Polsce. Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalisty chirurga naczyniowego oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki chorób naczyń. Dziś mobilna poradnia gości w Poznaniu. Podczas akcji Życie tętni otwartymi naczyniami specjalnie dostosowany do badań autobus odwiedza największe miasta w Polsce. Wczoraj gościł w Bydgoszczy. To jest okazja niebywała, bo dostać się do naczyniowca to jest raz, że długi okres oczekiwania. Chcąc prywatnie zrobić, to są koszty, a trzeba dbać. Profilaktyka jest najważniejsza. Tak samo jak i onkologiczne sprawy, mamografia u kobiety, cytologia, to bez tego ani rusz. Podstawowy cel akcji to profilaktyka. Pierwszym celem jest umożliwienie wszystkim, którzy tego potrzebują, konsultacji u chirurga naczyniowego. I to jest cel taki doraźny, podstawowy, ponieważ wiele osób, które mają choroby naczyń, choroby żył, choroby tętnic, mają trudności, żeby dostać się szybko do chirurga naczyniowego, zostać zbadanym, mieć wykonane podstawowe badania, więc podbadanie kliniczne, oznaczony wskaźnik kostkowo-ramienny, oznaczony poziom cholesterolu. Chodzi także o uświadomienie, czym są choroby naczyniowe. Choroby układu krążenia to są choroby żył, to są choroby tętnic, które mają swoje bardzo poważne konsekwencje. Choroby tętnic, które w zaawansowanej postaci grożą amputacją kończyny, natomiast choroby żył, które w swojej zaawansowanej postaci grożą powstaniem owrzodzenia i są również mogą doprowadzić do kalectwa. A jak rozpoznać objawy chorób naczyniowych? Nas jako chirurgów naczyniowych bardzo interesuje ta grupa chorych, którzy na przykład idą 200, 300, 500 metrów i muszą się zatrzymać z powodu bólu, który pokazuje się w łydce. To jest ta grupa osób, której możemy najwięcej pomóc i nie dopuszczamy wówczas do rozwoju choroby i do tych już bardziej zaawansowanych stadiów choroby, jak na przykład ból spoczynkowy, kiedy nie można spać w nocy, nie można usiedzieć na krześle, albo jeszcze dalszego postępu choroby w formie owrzodzenia czy też martwicy stopy. Ważne przy chorobach naczyniowych jest rzucenie palenia. Rzućmy
palenie, rozpocznijmy chodzenie, ponieważ wysiłek jest, zwłaszcza ten chodzeniowy, 3 km dziennie, to jest taki wysiłek, który w zupełności wystarcza, żeby utrzymać w dobrym stanie nasze naczynia, zwłaszcza naczynia tętnicze. Cała akcja potrwa do 15 czerwca. Wszystkie informacje dotyczące akcji znajdują się na stronie internetowej adamedydlaseniora.pl. Tam na rozpisce, na liście naszych przystanków wszyscy zainteresowani znajdą informacje, gdzie mogą nas znaleźć w kolejnych miastach i w jakich terminach tam będziemy. Finał akcji odbędzie się 15 czerwca w Warszawie podczas 10. Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Prezydent Andrzej Duda odwiedził w piątek wieczorem miejscowego czasu bazę Gwardii Narodowej Illinois, spotkał się z amerykańskimi żołnierzami polskiego pochodzenia i rozmawiał o pogłębieniu współpracy między Gwardią Narodową a Wojskami Obrony Terytorialnej. Współpraca pomiędzy Polską Armią a Gwardią Narodową stanu Illinois trwa nieprzerwanie od 25 lat. Jak zaznaczył prezydent Andrzej Duda, współpraca ta przyczyniła się do zacieśnienia więzi, które ostatecznie wprowadziły nasz kraj do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Późniejsza wspólna służba polskich i amerykańskich żołnierzy z Gwardii Narodowej w Iraku, w Afganistanie, w Czadzie, w Bośni, w Kosowie przyczyniła się do zacieśnienia tych więzi, przyczyniła się do wzajemnego poznania się od strony tej interoperacyjnej, a wspólna służba to także wiele przyjaźni i to także budowanie zaufania do Polaków, którzy służyli razem z Amerykanami, którzy, jak dzisiaj tutaj słyszałem od amerykańskich oficerów, są świetnymi żołnierzami. Podkreślił prezydent. Jak dodał, współpraca pomiędzy Polską i USA jest bardzo cenna. Rozmawiamy właśnie o pogłębianiu tej współpracy, rozmawiamy o wspólnych szkoleniach. Nasi żołnierze wiele się nauczyli od swoich amerykańskich kolegów. Amerykanie pomagali nam w zabezpieczeniu Euro 2012. Amerykanie pomagali nam w zabezpieczeniu także szczytu NATO w Warszawie. Ta współpraca zatem, która toczy się na wielu polach, jest niezwykle cenna i za to dzisiaj także miałem okazję tutaj panom generałom z Gwardii Narodowej ze Stanów Zjednoczonych, z Illinois, bardzo serdecznie podziękować. Andrzej Duda wspomniał również o tym, że w Polsce budowana jest formacja Wojsk Obrony Terytorialnej, która ma być w pewnym sensie odpowiednikiem amerykańskiej Gwardii Narodowej. A dziś prezydent przy okazji wizyty w Chicago będzie gościem Radia Maryja i telewizji Trwam. Początek specjalnego wywiadu o godzinie 19. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.